Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Diablo 3. Za moment kontynuujemy nasze przygody magiem, czarodziejem. Cóż my tu mamy? Poszukaj ołtarza kanclerza w sługowionych kryptach. Dobra, okej. Okay. O kurde, mam cały ten zawalony. Musielibyśmy to trochę posprzedawać. Bierzmy się. Mam dla ciebie dzisiaj parę rzeczy. Dobra. Ale jeszcze ja to już przeglądałem. Że nie sprzedam sobie czegoś niezwykle cennego. Co to mamy? A, to jest kula. Dobra. Fajna regeneracja, ale zostajemy przy tym, co mamy. Pierścienie. Dobra. Sprzedajemy to. Dobra. Okej, okay, niech będzie. Okej, punkt nawigacyjny i cmentarz porzuconych. Lecimy z tematem. Co my tu mamy? No się ma. Tak też można, to jest mało opłacalne trochę. No. Szału nie ma. No. To bardzo chętnie przygarnę. Dobra, wchodzimy. Krypty, moi drodzy. Jakieś duchy tu są. No i pięknie. Nie. Cóż my tu mamy? Musimy to sobie zidentyfikować. Darny na ramiennik. Emanacja. Korzystanie z portalu miejskiego nie może być już przerwane, gdy otrzymujesz obrażenia. Podczas rzucania portalu miejskiego otacza cię ochronny kokon. Ciekawe. Ale w sumie to bez statystyki to ma, więc weźmy to sobie. Jakiś wykokrzony ten na ramiennik. Musimy iść tamtędy. Czuję, że chyba tędy będzie bardziej pobocznie, ale nie wiem. No siema. Pięknie. Tak, zczyścić ich tu. No i cudo. Gdzie ten poziom? Nie wiedziałem, że mogę być jeszcze lepszy. Okej.
Co my tu mamy? Diamentowa skóra, a to nie chcemy. Ja wolę tą nową mrozu, całkiem fajnie to się sprawdza. Pancerz lodu. Okej, okay, sprawdźmy to. A, dobra, ja nas będzie po prostu ochraniał. Do piachu! Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś się chce zabawić? Godny przeciwnik! O kurde. Jeszcze czekam. Dużo obrażenia zadawali. Pięknie. Fajnie się gra tym magiem, muszę przyznać. Mam wrażenie, że chyba trochę lepiej mi się nim gra niż w czwórce. Jestem tak dobry, że sam się zaskakuję. Da. Chciałbyś. No, mamy zejście głębiej. To jest chyba ta krypta, o którą nam chodziło. Oto krypta godna kanclerza. Korona musi być tutaj. Idziemy. O kurde. Ładnie poszło. No w sumie. Weźmy sobie te gacie. Męskie gacie. Większa wytrzymałość. Dobra. Niechaj będzie. Co my tu mamy? Taki trochę mak lodu na razie nam z tego wyszedł. Gdzie on jest? Gdzie jest ten typ z kasiurą i fajnymi rzeczami? O ile to był w ogóle on, że to był jego śmiech. Boże, ten szkielet tak się śmiał dziwnie. Ale wydawało mi się, że to jest jakiś goblin. Jest tu coś ciekawego? Nie specjalnie. Nie pozwolę ci znów przywołać na świat tego potwora Leoryka! Leoryka! Mam cię! Coś tu żeśmy dostali. Dużo mniejsza regeneracja by była. No, to zapewnia mega regenerację.
No właśnie, muszę tutaj sobie wprawić klejnot. Fajne to, co jest, to co znalazłem. Ta korona mimo wszystko jest lepsza. Dobra. Idziemy jeszcze do tych pozostałych krypt, bo jeszcze są dwie z tego, co wiem. Więc sobie poczyścimy do końca. Dobra, jedna jest tutaj też naprzeciwko. Skoro tu już jestem, to szkoda to było. Diabliki! Wszyscy zamrożeni. No przynajmniej schłodzeni. Pięknie. Chodźcie śmiało. Czy to wszystko, na co was stać? Palmy sobie tarcze. Aż ty gnoju. No, na razie spoko. Śmiesz mnie atakować? No właśnie, też się dziwię. Dobra. No to mamy dwie krypty. To jeszcze jedną. Ale jest chyba w innym trochę miejscu. Ile pamiętam. No tutaj. Teraz będzie poziom. Moja moc rośnie. Pięknie. Fala odbija pociski z powrotem do napastników i odrzuca znajdujących się w pobliżu wyoku, zmniejszając ich szybkość ruchu. Ciekawe. Te hydry bardzo bym chciał, ale potrzebuję 21 poziom. Co my tutaj mamy? Odrętwienie. Zwiększa wartość spowolnienia przeciwniku i sprawia, że problem miąższu zamraża czasem wrogów. No weźmy to sobie. Jakoś nie odczułem zwiększonych kosztów. Bym to spróbował. Ja co pamiętam, to się chyba dobrze sprawdza. Dobrze się sprawdza, bo tak w zasadzie to nie za bardzo trzeba celować.
ładnie. Zdecydowanie bardziej to ich spowalnia. Kurde. Nie jestem jeszcze gotów. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Pięknie. Muszę wytrzymać, większa regeneracja. Bierzemy. No kurde, tutaj coś będzie grubego. Nie wierzę. Dałem się złapać w pułapkę. A tam. Kto się dał, ten się dał. Nie mam dość tajemnej mocy. Ta magia nic nie znaczy. Muszę tylko wytrzymać się w tych domach. Potrzebuję tajemnej mocy. Nie mam dość tajemnej mocy. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Mam cię. Mamy to. Okej, co my tu mamy fajnego? To możemy sobie podmienić. I to też. Pięknie. Pięknie. O kurde. Całkiem miło. Zamrażamy was. Dobra, jeszcze ktoś coś?
idziemy jeszcze tutaj sprawdzić ten kawałek tego korytarza. Teraz dosyć mocno ten promień mrozu strasznie zżera moją tajemną moc. Dobra. Potrzebuję więcej czasu. I know it. Mógłby to chodzić szybciej ten ziomek. No siema. Okej. Właśnie dlatego jest dobry ten piorun, bo można sobie po prostu stanąć i wszystko rozwalać. Dobra. I teraz musimy chyba wrócić do nowego Tristram. Okej. Nowe triko. Dobra, przy okazji sobie pójdziemy sprzedawać. Wykopałem dla ciebie kilka nowych przedmiotów. To nie brzmi dobrze, że on wykopał. Czyli że co, on plądruje groby? Na to wychodzi? Czy ja coś tu mam sensownego? To jest nawet sensowne, zręczność. Mogę se kupić. Naprawdę. Sprzęt cicho. Pogadajmy z kowalem. Udało ci się znaleźć koronę. Prawdę mówiąc, nie sądziłem, że wyjdziesz z tego cało. To wymaga naprawy. Nie powinno być problemu. Dobrze jest znowu pracować. Proszę. Wygląda jak w dniu, w którym spoczęła na głowie Czarnego Króla. Muszę wziąć się do porządnej pracy, żeby zająć czymś myśli. Chcę, żeby moje życie miało sens. Więc mi pomóż. Wykorzystam twoje rękodzieło do wielkich rzeczy. Dobra, tutaj coś mamy. Mój najdroższy Hedrigu. Nie rozpaczaj, ukochany, zrobiłeś co w twojej mocy. Czas, który spędziliśmy razem, znaczy więcej niż słowa. Jednak los bywa okrutny. Twoja siła jest potrzebna, aby zakończyć koszmar, który nęka świat. Moim ostatnim życzeniem jest, abyś znalazł swój cel. Na zawsze kochająca, Mira. To sobie tutaj wsadził. Będziemy dostać więcej doświadczenia. Pogadajmy. Mam koronę. Jak dotrę do króla szkieletów? Nareszcie. Dzięki niej otworzysz drzwi w miejscu, gdzie mnie uratowałeś. I wejdziesz do królewskich krypt. Kiedy znajdziesz króla szkieletów,
Umieść koronę na jego głowie i zniszcz go. Król szkieletów umrze dzisiaj. Muszę znaleźć gwiazdę. Okej. Co, no to do roboty. Co my tu mamy? Ma. Dobra, wchodzimy. Jaka muza się zrobiła. Poziom ziom. To coś jest nowego. Skraca czas odnawiania. Zwiększa wszystkie zadawane obrażenia, ale zmniejsza pancerz i wszystkie współczynniki odporności o 10. Możemy spróbować, a to co dawało? A, że im dalej, tym większe obrażenia zadaje. Czyli to jest chyba lepsze. Spowolnienie czasu. To już obrębie miejsca. Załamanie czasu przestrzeni, które spowalnia wrogów. Nie wpływając jednak na twoją postać. Chyba wolę tą nowe. Mrozu, muszę przyznać. Ona się całkiem fajnie sprawdza. Tajemnej mocy. No co tam? Dobrze się rozrywa się. Nic. Oj, niedobrze, niedobrze. Idziemy. Jeszcze w drugą stronę możemy pójść zobaczyć, co tam jest. Powiem, że tam to jest właściwy kierunek. Dobrze, co my tu mamy? Za ostatnią próbę uhonorowania mego władcy będę po wieki cierpiał katusze. Gdy chowaliśmy go w komnacie grobowej, ujawnił nam się jako odrażający, demoniczny szkielet. Gorasz i pozostali rycerze natychmiast ulegli jego wpływowi, ale ja walczyłem. O. Dobra. Okej, moi drodzy, myślę sobie, że tutaj byśmy to sobie zakończyli na dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że byliście ze mną. No i trzymajcie się. Hej, do następnego. Na razie.